Pandemia koronawirusa i związane z nią zamknięcie szkół, można powiedzieć, że wywróciło do góry nogami polski system edukacji, tak jak samo jak system edukacji w innych krajach. Polska z jednej strony można byłoby się wydawać, że przystępowała do tego testu jakoś tam w jakiejś mierze przygotowana. Aż 97% gospodarstw domowych z dziećmi dysponowało przynajmniej jednym komputerem, podobnie dużo odsetek dysponowało dostępem do internetu. Jednak to, co się wydarzyło od marca ubiegłego roku i co się dzieje do dzisiaj, pokazało zupełnie nowe wymiary braków i zupełnie nowe obszary wykluczenia cyfrowego. Przede wszystkim okazało się, że wielu osobom, zarówno nauczycielom, jak i uczniom, brakuje kompetencji do tego, żeby w odpowiedni sposób nauczać, ale też uczyć się za pośrednictwem internetu. Jedynie 5% nauczycieli w badaniach prowadzonych jeszcze przed pandemią określiło swoje przygotowanie do zdalnych zajęć jako bardzo dobre, a 40% czuło się przygotowanym w stopniu małym lub umiarkowanym. Tak samo okazało się nagle, że sam dostęp do internetu czy dostęp do komputera u uczniów nie wystarczy. W wielu rodzinach problemem było połączenie jednoczesnych lekcji kilkorga dzieci, brak spokojnego pomieszczenia do nauki przy jednoczesnej pracy z domu rodziców. Tu okazało się, że znacznie więcej dzieci jest cyfrowo wykluczonych w sposób, o którym wcześniej, z czego wcześniej nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy. W związku z tymi nowymi metodami, z tą nową sytuacją, ten rok nauki jest znacznie mniej efektywny niż rok nauki w normalnej szkole. Luka edukacyjna, która w ten sposób powstaje, czyli różnica między tym, czego uczniowie powinni się nauczyć, mogliby się nauczyć w ciągu tego roku, a czego się faktycznie nauczyli, jest znaczna i będzie oddziaływała na warunki i na wiedzę tych młodych ludzi jeszcze przez wiele lat. Warto też zwrócić uwagę, że okres pandemii i nauki z domu był znacznie większym obciążeniem dla rodziców. Bardzo wiele z nich, 39%, poświęcało 4 lub więcej godzin dziennie na pomoc w nauce swoim uczniom. To pokazało też wielu rodzicom, jak dużo, w jaki sposób i jakich materiałów uczą się ich dzieci. W związku z tym wydaje się, że narasta takie poczucie związane z jednej strony z nową formą nauczania zdalnego, jak i z tym obciążeniem rodziców, do tego, że podstawa programowa powinna w jakiś sposób zostać dostosowana. I to jest też jedna z rekomendacji z naszego raportu, znaczy w sytuacji, w której chcemy uczyć dzieci w sposób dostosowany do obecnej sytuacji pandemicznej i do obecnych wymagań społecznych, należy podstawę programową przemodelować, należy ją dostosować do tych warunków. Nauczanie hybrydowe i edukacja hybrydowa zapewne zostanie z nami również po pandemii. O ile w czasie wakacji czy we wrześniu można było z pewną ulgą wrócić do murów szkolnych i mieć nadzieję, że wracamy do normalności i pandemia była i ten okres nauki z domu był chwilowy, można nie zapomnieć, o tyle teraz, po roku nauki zdalnej, wydaje się, że to, co było wcześniej, business as usual, już w tym obszarze nie wróci. W związku z tym, aby skutecznie wprowadzić metody nauczania hybrydowego i dostosować i włączyć je do normalnego trybu nauki, należy przejrzeć to, czego się dzieci uczą, dostosować te materiały do możliwości, jakie daje nauczanie zdalne, czyli do dużo szerszej możliwości dostępu do wiedzy, ale też konieczności wytworzenia nowych kompetencji, kompetencji tego, jak tej wiedzy szukać, jak ją oceniać, jak weryfikować źródła, które mamy w internecie, jak też zmienić takie fundamenty, wydawałoby się, systemu edukacji, jak chociażby sposoby oceniania czy sposoby kontroli tego, co robią uczniowie. Ocenianie uczniów, którzy pracują z domu, jest znacznie trudniejsze niż ocenianie uczniów, których widać, którzy pracują w sali. Być może wymaga to innego rodzaju oceny. Większe wymaganie jest wobec samooceny ucznia, tak żeby on sam był w stanie ocenić, na ile on pracuje, na ile on opanował materiał. Inne są możliwości kontroli tego, czy uczeń wykonuje daną pracę samodzielnie, czy też nie. W związku z tym trzeba być może w inny sposób od tych uczniów wymagać tego, czego oni się muszą nauczyć.